34 800 zł. Tyle w tym roku udało się zebrać podczas licytacji na 9. charytatywnym balu karnawałowym Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. To kwota, która pomoże zakończyć badania kliniczne nad protezą serca nowej generacji Religa Heart Ext. Potrzebujemy jeszcze w Instytucie Kardiologii w Aninie, w Śląskim Centrum Chorób Serca, wszczepić te protezy jeszcze 8 pacjentom łącznie. I wtedy zakończymy fazę badań doświadczalnych nad tą protezą. Mniej więcej za 2 lata możemy wprowadzić na globalny rynek medyczny nową, innowacyjną polską markę, markę Religa Heart, która będzie marką nowych, całej rodziny nowych protez serca. Proteza to szansa dla pacjentów czekających na przeszczep. Wszczepione urządzenie zastąpi im ich własne, niewydolne już serce, ale na tym nie koniec. Są sytuacje, kiedy kardiochirurdzy wszczepiają te sztuczne protezy serca w celu regeneracji serca. Takie rzeczy się udają. To jest dopiero szczęście, jak zamiast z cudzym, zdrowym, ale cudzym, możesz wyjść do domu z własnym, zregenerowanym, dobrym, zdrowym sercem. Pod aukcyjny młotek trafiły m.in. koszulki sportowców, rzeźby, biżuteria czy obrazy. I to właśnie za pejzaże licytujący zapłacili najwięcej. To, co komuś daje, to mi się wraca stokrotnie i przeszliśmy w życiu wiele takich prawie że tragedii rodzinnych, zdrowotnych i do chwili obecnej wszyscy żyją, jakoś wychodzą po wielu, wielu różnych przypadkach ciężkich, nawet mnie w rodzinie i bardzo sobie to cenię. Goście w tym roku byli wyjątkowo hojni. 4200 po raz pierwszy, 4200 po raz drugi, 4300. A to nie najwyższa suma w tegorocznej licytacji, bo jak mówią zwycięzcy, choć tyle mogą zrobić dla innych. Dla ludzi, którzy potrzebują dla celów tak, naukowych, dlatego że to może komuś pomóc, może pomóc setkom, tysiącom ludzi, to jest kropelka, to jest nic. Pacjentów oczekujących na pomoc jest coraz więcej, a proteza to dla niektórych jedyna szansa na przeżycie. Za wszystkim stoi pieniądz. Tak więc i badania są ciągle niedofinansowane. Dlatego bardzo ważne, żeby po pierwsze zostawić swój 1% dla tych, którzy podejmują bardzo cenne inicjatywy. Ale też ważne są takie inicjatywy jak ta, jak ten bal, który od 9 lat cegiełkę po cegiełce dokłada właśnie do tego dobrego dzieła. Niestety badania nad wdrożeniem sprzętu to dużo wyższe koszta niż sama proteza. Dlatego każda złotówka przybliża fundację do celu, a pacjentów do nowego życia.